Zapewne każdy z nas słyszał powiedzenie: powtarzanie jest matką nauki. Jeśli coś powtarzamy, to się tego nauczymy. W różnych momentach roku liturgicznego Jezus przypomina nam o swoim powrocie. Dlaczego to robi? Na pewno nie chce w nas wzbudzić lęku. Nie chce nas terroryzować myślą o tym, że świat się kiedyś skończy. Nie chce, abyśmy od rana do wieczora myśleli o naszej śmierci, bo przecież oczekujemy, jak panny w dzisiejszej Ewangelii, na przyjście oblubieńca. Nie oczekujemy na przyjście złodzieja, wroga czy też kata. Bohaterki dzisiejszej Ewangelii skupione są na dwóch istotnych rzeczach. Aby nie zgasły im lampy i aby wyjść na spotkanie oblubieńca. Ich czuwanie nie jest bierne. Są w ciągłej czujności, przejęte tym, co lada moment się stanie. W świetle tego fragmentu widzimy, że nasze chrześcijańskie życie ma być oczekiwaniem poprzez działanie. Działanie, które jest oparte i skoncentrowane na wierze w ten moment przyjścia Jezusa. Najpierw w tajemnicy naszej śmierci, a następnie w tajemnicy Jego powrotu na końcu czasów. Czy zdaję sobie z tego sprawę? Co dziś zrobię dla przychodzącego oblubieńca? Czy w mojej lampie nie zabraknie oliwy?